Jest z nami również Mateusz Orczykowski, współzałożyciel klubu ST Center. Opowiedz o początku powstania klubu, skąd w ogóle pomysł, skąd nazwa? Pomysł klubu zrodził się parę lat temu, tak? Moim marzeniem Jarka Argowskiego było po prostu założyć własne miejsce, gdzie możemy się rozwijać my, jak i dawać ludziom dobrą jakościowo wiedzę i dobry trening. Założenie jest takie, że chcemy robić pierwszy, tak naprawdę jeden z niewielu w Polsce profesjonalny klub, gdzie nie mamy 30-50 zawodników, mamy ich 3-4, ale to jest profesjonalne w pełni po prostu przemyślane przygotowanie, tak, od początku do końca. Czyli naszym założeniem jest po prostu profesjonalizm. Oprócz zajęć systemu walki Krav Maga macie również wiele innych propozycji. Opowiedz bliżej o tych zajęciach. Oprócz Krav Maga prowadzimy też zajęcia z mieszanych sztuk walki z MMA, prowadzimy zajęcia z crossfitu i z boksu tajskiego. Tutaj debiutuje wasz wychowanek w roli trenera Grzegorz Ochlik. Jak się sprawdza w tej roli? Grzegorz Ochlik radzi sobie, jako zawodnik jest bardzo dobrym zawodnikiem, natomiast trenersko stawia pierwsze kroki, pierwsze szlify, jak najbardziej idzie mu dobrze, natomiast jeszcze długa droga przed nim. Nie można mu oczywiście odmówić doświadczenia, ponieważ występował w Mistrzostwach Polski, w Mistrzostwach Europy, jak również w Mistrzostwach Świata i również na wielu zawodowych galach, również wczoraj na Fighters Arena 3. Nie sposób nie wspomnieć o tej walce. Jakie są twoje wrażenia po wczorajszym pojedynku? Przede wszystkim ogromny szacunek dla Grześka za to, że ze złamaną nogą, z pękniętą kością wśród stopiu walczył przez 3 rundy. Miał bardzo dobrego przeciwnika, natomiast waleczność Grześka naprawdę zasługuje na duży, duży, duży szacunek. Zapytam cię jeszcze o walkę Temistoklesa Teresiewicza z Jackiem Czajczyńskim. Jak oceniasz wynik tego pojedynku? Uważam, że wynik był troszkę niesprawiedliwy, mimo absolutnego szacunku dla jego przeciwnika i jego umiejętności, natomiast przegrał na punkty, nie ma o czym mówić. No. Jesteś również instruktorem systemu Krav Maga, masz wieloletnie doświadczenie. Jak się zaczęła twoja przygoda z tym systemem walki? Na pierwszy trening Krav Maga posłała mnie mama w wieku 15 lat. W tej chwili to już jest 12 rok mojej przygody z Krav Maga. No, jeszcze dużo przede mną, cały czas się rozwijam, uczę i prę do przodu. Klub ST Center powstał niecałe pół roku temu. Opowiedz troszkę o tej bazie treningowej. Co jest na sali, jakie macie wyposażenie, jaki macie sprzęt? Sala jest wyposażona zupełnie przekrojowo, tak? Czyli począwszy od mat, możemy trenować walkę w parterze, poprzez worki, skrzynie do treningu pilometrycznego, drążki, kettlebelle, sztangi. Mamy wszystko, co jest potrzebne do profesjonalnego treningu, do przygotowywania zawodników, jak i po prostu przeprowadzenia dobrego treningu dla ludzi, którzy przychodzą z zewnątrz, z ulicy. To dopiero początek. Czy macie w planie rozwinąć plan, jeżeli chodzi o bazę, na przykład, nie wiem, pod siłownię taką konkretną, albo wprowadzić jakieś nowe zajęcia? Siłowni na pewno nie mamy w planach. Bardziej idziemy w trening funkcjonalny. Tak? Siłownia nas nie interesuje, natomiast w najbliższej przyszłości chcielibyśmy w tym samym budynku, w którym jesteśmy, wynająć drugą salę i wyposażyć ją pod kątem treningu funkcjonalnego, treningu crossfit. Jeszcze bardziej profesjonalnie, jeszcze więcej sprzętu. Crossfit, nie oszukujmy się, jest to dosyć świeży system, jeżeli chodzi o trening. Czy mógłbyś opowiedzieć naszym czytelnikom troszkę więcej w tym temacie? Najprościej mówiąc, crossfit to jest połączenie wszystkich najbardziej efektywnych metod treningowych. Czyli pracujemy na dużych ciężarach, pracujemy na ciężarze własnego ciała. Dużo wydolności, dużo siły, dużo wytrzymałości. Tak? Trening musi być bardzo intensywny i wcale nie są to długie treningi. Także tak naprawdę w crossficie ogranicza nas tylko i wyłącznie wyobraźnia. Idziemy w stronę funkcjonalności, w stronę ruchów, które wykonujemy na co dzień, w stronę ruchów, które wykonujemy podczas walki. Tak? I to jest nasza idea. Wspomniałeś już, że crossfit jest to bardzo przekrojowy trening. Czy wykorzystujecie ten trening pod kątem przygotowań swoich zawodników do walk w formule MMA? Jak najbardziej. Jarek od samego początku, pracując z zawodnikami, wprowadzał elementy crossfitu do przygotowania wytrzymałościowego, siłowego czy poprawy szybkości. W tej chwili jest to nieodłączny element treningu naszych zawodników. Chciałem ci bardzo podziękować za rozmowę i oczywiście życzę wszystkiego dobrego i powodzenia. Dziękuję.